Kiedyś widziałem filmik, w którym piórem tym można było dokonywać właśnie takie ekscesy. Postanowiłem sprawdzić, czy to prawda, czy tylko trik filmowy, ale okazuje się, że falkonem można pisać na różne dziwne sposoby. Zobaczmy to pióro z bliska. Opakowanie nowe. Pilot troszkę zmienił rodzaj opakowania zewnętrznego, twarde, mocne pudełko, w środku pióro skryte, ale zobaczmy, co tam jeszcze się ukrywa. Wciągamy coś, co przypomina małą wersalkę z domu lalek. Pod nią ukrywa się karta gwarancyjna, mała instrukcja w języku angielskim i japońskim oraz nabój startowy. Ale najważniejsze w tym jest pióro. Kiedyś falkon produkowany był z plastiku. Teraz tylko w sprzedaży już pióra lakierowane, metalowe w kilku kolorach. Szczerze mówiąc, wolałem tamto rozwiązanie, ale niestety już jest niedostępne w bieżącej sprzedaży. No, pióro jest wykonane bardzo ładnie. Na gwint zamykane. Lakier bardzo dziwnie nałożony, taki metalizujący. Sekcja, właściwie część chowająca stalówkę i spływak, jest oczywiście plastikowa. Tutaj widać z profilu, jeśli tak można powiedzieć, właśnie dziwny kształt falkonowskiej stalówki. Takie wygięcie w rodzaju garbu. Niby dziób sokoła. No i stalówka trochę przypominająca stare stalówki szeferowskie, ale tylko z daleka, że tak powiem. Z tyłu nazwa i kraj producenta. Klips bardzo modernistyczny, nowoczesny. Taki lekko wygięty, jak widać z boku. Bezprzeżenujący, dobrze spełniający swoją rolę. Tutaj widać właśnie zakończenia, z obydwu stron są płaskie. Takie nawiązanie do starych flattopów z lat 20. i 30. myślę, chociaż końcówki metalowe. Pióro także można rozkręcić, ale do środka tylko pasują pilotowskie naboje i pilotowskie konwertery. Także tutaj uniwersalny europejski nabój nie pasuje. To pióro, jak widać po naklejce, z modelem ze stalówką Soft Fine. Jest dość leciutkie, chociaż próbuję ze skówką założoną z tyłu, ale trochę jak dla mnie nie jest to zbyt fortunne. Chociaż nie bardzo ciągnie tą pióro do tyłu, ale widocznie lepiej, wyraźnie lepiej używa się tego pióra bez skówki. No, do stalówek pilotowskich nie bardzo mogę się przyczepiać. Używałem kilku i nie miałem do nich specjalnych zastrzeżeń. Ta falkonowska z tym flexem, ja sobie za bardzo nie radzę, dlatego nie będę tu próbował żadnych ekscesów robić. Używam tradycyjnej funkcji pisarskiej z lekkim naciskiem i także można odwrócić z drugiej strony, bardzo cieniutka kreska. Także przy tym pobieżnym używaniu nie widzę żadnych problemów. Tutaj z katalogu można zobaczyć, że są cztery wersje kolorystyczne tego falkona: czarna, niebieska, czerwona i chyba brązowa. Wymiary 14 zamknięte, niecałe 13 bez skówki. Wagowo, jako że metal, w związku z tym te 30 gramów to jest z atramentem. Dla porównania zobaczmy Justas, trochę lżejszy. No i Prera, to zupełnie leciutkie pióro. Justas czy Justus jest znacznie dłuższy, widać tu w tym porównaniu chyba o centymetr. Ciut grubszy korpus i skówka. No centymetr dłuższy to nie, jakieś tam 7 mm długości.
więcej i znacznie lżejszy, mimo że napełniony atramentem, a w tym Falconie to już niewiele atramentu zostało. Jest to obecny klasyk, można powiedzieć, pilotowski. Bardzo atrakcyjne w swoim wyglądzie pióro. Bardzo ciekawa stalówka, pozwalająca w szerokiej gamie modyfikować grubość linii. Także jest to model bardzo interesujący. Dziękuję za uwagę.